Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Bronowicka, jestem liderką partii Razem na Opolszczyźnie, ale dzisiaj oddam głos kandydatowi z numeru 6, Jerzy Przystajko, farmaceuta, który z problemami, o których będziemy mówić dzisiaj, spotyka się na co dzień w aptece. Dzień dobry, Jerzy Przystajko. Co robi Polak, jak choruje? Biegnie do apteki, kupuje preparat wieloskładnikowy na objawy, żeby szybciutko pójść do pracy. Na umowie zleceniu zwolnienie lekarskie mu nie przysługuje. Na umowie o pracę jeszcze szef krzywo popatrzy, jeszcze zwolnią, bo absencja chorobowa jest jednym z tych zjawisk, które są jednoznacznie złe i dlatego trzeba chorować w pracy. Jeśli chodzi o nasze miejsce na tle Unii Europejskiej, to wydatki na służbę zdrowia publiczne mamy prawie na najniższym poziomie w Unii. To jest 4,5% PKB. Nasza propozycja razem to jest zwiększanie stopniowe tych wydatków do średniej unijnej, czyli w tej chwili 7-8% PKB. To się odbija też na tym, co widzimy z okienka aptecznego, czyli na tym, że Polacy, nie mogąc dostać się do lekarza, bo nie czarujmy się, żeby dostać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, trzeba wcześniej raniutko wstać, zadzwonić o 7 do rejestracji. Jeżeli trafimy w otwartą linię, to uda nam się zarejestrować do lekarza na ten sam dzień lub na następny. To jest prosty wynik tego, że nasza służba zdrowia jest niedofinansowana. Ale to nie jest jedyny punkt, gdzie odstajemy od średniej unijnej. Odstajemy też od średniej unijnej, z tym, że w tym razem w górę, pod względem spożycia preparatów dostępnych bez recepty. I tutaj to jest taki obrazek, gdzie ochrona zdrowia zderza się w bardzo widowiskowy sposób z rynkiem. Apteka. Miliardy suplementów, wyrobów medycznych, wyrobów żywieniowych specjalnego przeznaczenia medycznego, różnych kategorii, które nie do końca są przebadane we właściwy sposób na ludziach, bo badań klinicznych się dla suplementów diety i różnych innych kategorii nie prowadzi. Za to mamy reklamy, które na nas wyskakują już i z bankomatu, i z telewizji, i w każdym bloku reklamowym, i na plakatach, wszędzie. Polityka lekowa państwa ma dążyć do racjonalizacji spożycia leków. Tego nas uczą na Akademii Medycznej, że jesteśmy jako farmaceuci strażnikami racjonalnego spożycia leków, czyli w skrócie i po polsku chodzi o zmniejszanie spożycia leków. My mamy w kraju trend odwrotny i mamy dramatycznie niedoregulowany rynek suplementów diety, różnych innych kategorii produktów dostępnych bez recepty. To są kategorie regulowane wyłącznie ogólnymi przepisami unijnymi. Dlatego mamy w tej chwili taki straszny zalew reklam i tak straszny zalew spożycia tych produktów. Dołóżmy do tego jeszcze niedofinansowaną służbę zdrowia i to, że do lekarza jest się trudno dostać. I mamy pełen obrazek, jak wygląda komercyjny obraz służby zdrowia. Pytania? W związku z tym, nasza propozycja programowa to jest szersze uregulowanie rynku suplementów diety i produktów dostępnych bez recepty, bo Polacy zasługują na nowoczesną opiekę farmaceutyczną choćby. Od 25 lat Polska buduje system e-karty pacjenta i e-recepty. W tej chwili mamy doniesienia, że rząd walczy z problemem, ponieważ spóźniliśmy się po raz kolejny i mamy szansę na utratę finansowania z Unii Europejskiej dla tego projektu. Oczywiście, chcemy zwiększyć wydatki na służbę zdrowia co najmniej do średniej unijnej, bo w tej chwili mamy sytuację, gdzie mamy niedofinansowaną służbę zdrowia publiczną. No i pojawiają się głosy, że właściwie wypadałoby to wszystko sprywatyzować, dlatego że prywatne zawsze lepsze, ale nie tu leży problem. Problem leży w tym, że nasze publiczne jest niedofinansowane i dlatego nie ma przewagi konkurencyjnej nad prywatnym. Ja jeszcze chciałam powiedzieć... No oczywiście. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że my w partii Razem uważamy, że państwo to nie jest spółka z o.o.
Państwo powinno stać na straży konstytucyjnych praw dostępu do służby zdrowia, do edukacji, do instytucji publicznej. Pozwolimy rynkowi działać tam, gdzie działa najlepiej, natomiast musimy zatrzymać negatywny wpływ prywatyzacji i komercjalizacji w obszarach naszego dobra wspólnego, czyli naszego zdrowia i przyszłości naszych dzieci, czyli edukacji. Tam mechanizmy rynkowe prowadzą nie do zwiększenia efektywności, tylko do ograniczenia dostępu dla osób mniej zamożnych. Wiadomo, że osoby najzamożniejsze będzie stać na te usługi, natomiast osoby, które nie mają tych pieniędzy, będą miały ten dostęp ograniczony. Dlatego my uważamy w Partii Razem, że państwo powinno dbać o dobro wspólne i ono powinno być w naszych rękach, a nie w niewidzialnej ręce rynku.